Witam w kolejnej odsłonie wakacji z kablówką. W pierwszym odcinku gościliśmy w Ostrzeszowie i jego okolicach. Dzisiaj wybieramy się do gminy Przygodzice. Sprawdzimy, jakie są jej walory, a tych nie brakuje, by wspomnieć chociażby o tych przyrodniczych, jak stawy, dzikie ptactwo czy wspaniała roślinność. To miejsce dla zgłodniałych oferty nomen omen dobrego jedzenia, atrakcji i wypoczynku. No to co? Jedziemy! Pierwszy przystanek to Przygodzice. W planach mamy jednak zajrzenie jeszcze do m.in. Antonina, na Górecznik i do rezerwatu przyrody. Tak więc do trochę kilometrów jest przed nami. Stawiamy więc na komfort jazdy i bezpieczeństwo. To też dzisiaj do gminy Przygodzice wybraliśmy się wraz z operatorami telewizji ProArt Mercedesem GLB. To rodzinny i praktyczny SUV, wyposażony w bardzo nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Auto jest komfortowe, przestronne, a można je jeszcze powiększyć, gdy zdecydujemy się na wyposażenie go w trzeci rząd siedzeń. Tak więc muszę powiedzieć, że do Przygodzic, do gminy Przygodzice, jedzie nam się dzisiaj bardzo komfortowo. Gmina Przygodzice w powiecie ostrowskim. Atuty? Lasy, stawy rybne, tradycje ludowe, kulinarne i muzyczne, bogata historia, atrakcyjne tereny. Naszą podróż zaczynamy od samego jej serca, miejscowości Przygodzice. I zaraz na początku udajemy się po zastrzyk kultury do miejscowego GOK-u. Zespoły i sekcje tutaj działające są wizytówką gminy, a od tych ludowych możemy sporo się nauczyć o regionie i jego tradycjach. Jest ze mną pani Agata Niedzielska, która w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach prowadzi zespoły ludowe. Dzień dobry, proszę mi powiedzieć troszeczkę więcej o tych zespołach. Co to za zespoły, ile lat już funkcjonują i czy cieszą się zainteresowaniem i przyszłych uczestników i publiczności? Tak, w naszym przygodzickim Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują dwa zespoły ludowe. Jest to zespół pieśni i tańca Przygodzice, a także zespół tańca ludowego Kosynierzy, który także pozostaje pod opieką Stowarzyszenia Rozwój i Edukacja Sołectwa Jankowa Przygodzkiego. Nasze zespoły kultywują tradycje ludowe poprzez prezentację tańców narodowych, tańców regionalnych, a także obrzędów i zwyczajów ludowych. Nasz repertuar jest dość szeroki, aczkolwiek odmienny w tych dwóch zespołach i wzajemnie się uzupełniający. Obecnie jesteśmy w posiadaniu 10 kompletów strojów ludowych z różnych regionów Polski. No właśnie, pani ma na sobie przepiękny strój ludowy. Co to za strój? Z jakiego regionu? To jest strój z subregionu etnograficznego Zachodniej Wielkopolski, a dokładnie z regionu tak zwanego Kozła, z Dąbrówki Wielkopolskiej i okolic. Jak to jest, że młodzież, dzieci, młodzież garną się jeszcze dzisiaj właśnie do zespołów ludowych? Co takiego w tej ludowiźnie jest? No na pewno jest w niej dużo piękna. To zaczyna się już właściwie od najmłodszych lat, bo w zespołach mamy dwie grupy wiekowe. Na początku trafiają do nas dzieci, którym się podobają kolorowe stroje i tańce i po prostu wesołość też tych wszystkich obrzędów, zwyczajów. No a później już jako starsze osoby po prostu oni łapią tego przysłowiowego bakcyla i widzą też w tym inne atrybuty, bo zawiązują się przyjaźnie, często na całe życie. Są również wyjazdy, także zagraniczne. Młodzież ma okazję poznać folklor innych narodowości. Jest to na pewno jakaś alternatywa spędzania wolnego czasu dla nich. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak już się tego tańca ludowego nauczymy, co na pewno nie jest łatwe, zgadza się?
No, wbrew pozorom nie jest łatwe. Ale już się go nauczymy. Czy jakieś jego elementy możemy wykorzystać tańcząc, nie wiem, na jakiejś imprezie tanecznej, na jakimś weselu? Czy to się nam w takim życiu prywatnym przydaje? Jak najbardziej, jak najbardziej. U nas każdy, kto tańczy już tam przynajmniej rok, dwa, potrafi tańczyć w parze. Czyli jak najbardziej zapisywać się i tańczyć. Oczywiście, że tak, zapraszamy. I śpiewać. I śpiewać. Gmina Przygodzice pielęgnuje nie tylko tradycje ludowe, ale też kulinarne, o czym nieraz przekonamy się w dzisiejszym programie. My już trochę zgłodniliśmy, to też czas na piknik. Do śniadania na trawie kupimy chleb wypiekany w miejscowej piekarni. O tym, jakie są cechy tego pieczywa, opowie nam szefowa miejscowego GS-u Beata Pichet. Chleb Baryczok z Przygodzic jest znany nie tylko w tej miejscowości i gminie, ale także w szerszym regionie. Z czego słynie ten chleb, co jest dla niego charakterystyczne? Zgadza się. Nasz chleb Baryczok, nasza piekarnia w gminnej spółdzielni słynie wielu dobrych wyrobów. Ale szczególnym takim naszym produktem jest chleb Baryczok. Jest to certyfikowany produkt z Doliny Baryczy. Jest to naturalny produkt, wypiekany z żurku na naturalnych zakwasach. Jest formowany i kształtowany ręcznie. No i wypiekany w piecu ceramicznym, no czego dowodem są liczni klienci, którzy wspominają jego smak, tak jak pani wspomniała, z naszego regionu, ale także z regionu Wrocławia i z innych okolic. Także zapraszam na spróbowanie. Tak. Na jagody. Pojedziemy na nie do lasów w rejonie Przygodziczek. Młodzież zespołu ludowego wybrała się na miejsce bryczką. Młodzi tancerze startowali z folwarku jeździeckiego Jurand, którego założycielem był Jerzy Kątny. Dzisiaj ośrodek prowadzi jego córka Agnieszka Kątna-Dolata. Pani Agnieszko, jesteśmy na terenie Przygodziczek w lesie, u samych źródeł Doliny Baryczy. Proszę mi powiedzieć parę słów na temat tego miejsca. Tak, znajdujemy się w Przygodziczkach, tak jak już wspomnieliśmy, właśnie w Dolinie Baryczy, u jej źródeł, ponieważ u nas rozpoczyna się rzeka Barycz i płynie aż po Odrę, czyli Dolny Śląsk. Dlatego Dolina Baryczy, która się rozciąga przez całe województwo wielkopolskie, aż po województwo dolnośląskie. Jest to idealne miejsce na spędzanie czasu z rodziną, z dziećmi, na uprawianie sportu. Tutaj można też zbierać jagody, ale pewnie nie tylko. Tak. Nasze lasy są bardzo bogate w grzyby. Grzybobranie zaczynamy nawet w okresie letnim. Dokładnie 2 tygodnie temu podczas rajdu konnego nasza ekipa zebrała pokaźną reklamówkę grzybów. Drugie takie wielkie grzybobranie to już jesienią. I tutaj już jest cykl fajnych imprez, wielkie grzybobranie z gminą Przygodzice, na które zapraszamy. Ale też jagody, które mamy teraz w lipcu, zbieramy jagody. Tego też mamy bardzo dużo w naszych lasach. Tutaj przyjechaliście Państwo konno. Tak, przyjechaliśmy bryczką. Nasz folwark jeździecki Jurand właśnie słynie z rekreacji konnej, z turystyki konnej. Mamy przepiękne szlaki konne, które rozpościerają się na 300 km aż, więc możemy łatwo połączyć właśnie turystykę konną ze zbieraniem grzybów, ze zbieraniem jagód, zrobić piękny taki wypoczynek rodzinny. Dla naszych mieszkańców. Jesienią na to grzybobranie, kiedy będzie taka duża impreza, mogą na nie przyjechać nie tylko mieszkańcy gminy Przygodzice, ale też całego regionu. Tak, tak, zapraszamy bardzo dużo tutaj również mieszkańców, ale też właśnie osób niezwiązanych z naszym regionem. Będą to imprezy z cyklu Dni Karpia, które są już rozpoznawane właściwie w całej Polsce i mamy gości przyjeżdżających z najróżniejszych województw naszego kraju. Tutaj właśnie na te imprezy i jednym z tych imprez będzie grzybobranie, nasze pierwsze grzybobranie z gminą Przygodzice. Inne imprezy to odłowy karpia, z których też Dolina Baryczy słynie.
Mamy pieczywo i jagody, pora na piknik. Kierunek Przygodzicka Glinianka. To doskonałe miejsce dla spragnionych wypoczynku nad wodą i wędkarzy. To także adres, pod którym mieszka wiele gatunków zwierząt, jak choćby płazów czy ptaków. Obecnie Glinianka po dwuletniej rewitalizacji przyciąga odwiedzających z całej okolicy. Dzień dobry Pani Jarku. Pan tutaj, z tego co słyszałam, często jest na Gliniance. Staram się jak najczęściej tutaj wolny czas spędzać. Blisko domu, urokliwe miejsce, spokój, cisza. Także warto przyjechać tutaj, zrelaksować się po pracy. Pan tu głównie łowi ryby, tak? Tak, tak. Wędkuję tutaj od 8:00. Udało mi się kilka rybek złapać, w tym przed chwilą większego karpia, który odpoczywa po holu i będę go za chwileczkę właśnie wypuszczał, taki karp około 10 kilo. Czyli pan łowi i ryby z powrotem do wody? Tak, tak. Ja uprawiam wędkarstwo no kill, czyli ryba złowiona wraca do wody. Trzeba szanować przyrodę i zwierzęta. Możemy zobaczyć? Oczywiście, proszę bardzo. Karczma i hotel Górecznik są już za Przygodzicami. Warto jednak tutaj zajrzeć i to nie tylko po to, by się posilić. Jak mówi kierownik Łukasz Kierzek, w obiekcie prócz hotelu i restauracji znajdują się ścieżka edukacyjna, mini zoo, a wszystko to usytuowane wśród stawów. Miejsce, które jest doskonale znane mieszkańcom regionu i nie tylko. Chętni przyjeżdżają tutaj do karczmy i do hotelu w celach i rekreacyjnych, i konsumpcyjnych. Nie tylko, ponieważ w naszej ofercie również jest wypożyczalnia rowerów. Opracowaliśmy 3 trasy turystyczne, gdzie można wypożyczyć w recepcji rowery i zwiedzać piękną okolicę Doliny Baryczy, zwiedzać okoliczne stawy, odwiedzić można również Pałac Radziwiłł w Antoninie, tam wyskoczyć na kawkę, wrócić również na obiad. No a w kolejnego dnia możemy planować kolejne wycieczki, bo uważam, że tutaj gmina Przygodzice no ma na pewno wiele do pokazania i to są naprawdę walory godne odwiedzenia. Przyjedziemy tutaj na miejsce, wypożyczymy rowery albo zdecydujemy się pieszo zwiedzić okolice, a tutaj na miejsce jak wrócimy, z czego możemy skorzystać? Przede wszystkim tutaj ścieżka prezentująca walory przyrodnicze Doliny Baryczy. Można poznać, jak wyglądała dawna wieś, jak pracowano na polu w dawnych czasach, także bardzo często bardzo miłe obrazki tutaj idzie zaobserwować na ścieżce, gdzie te pokolenia, tak, od najstarszych przekazują wnuczkom, jak to kiedyś wykopywało się ziemniaki, czy była, jak pieczono w chleb, w czym podawano, nie wiem, jajecznice na stole, także te eksponaty również tutaj na ścieżce u nas można spotkać. No i takie bardzo miłe obrazki, także oczywiście oprócz tej oferty hotelowej i gastronomicznej, fajna historyczna, edukacyjna oferta ścieżki naszej edukacyjnej. Jak to drzewiej bywało, bo my już tego po prostu nie wiemy. Tak, dokładnie, dokładnie. Także tutaj naprawdę multimedialne tablice i te eksponaty, które są tutaj u nas przedstawione na tych ścieżkach, naprawdę cieszą się dużą popularnością i widać, że te właśnie ta różnica pokoleń tutaj ma o czym opowiadać. Tak? Także po pysznym obiedzie spacer tutaj to jest rekreacja, przyjemność, a także edukacja.
Wyjątkowa Dolina Baryczy to także leśny rezerwat przyrody Wydymacz, położony tuż obok Antonina. Obejmuje obszar około 50 hektarów ze stawem Wydymacz. Ochronie ścisłej i częściowej podlegają tutaj różne gatunki roślin. Do tego urokliwego miejsca można udać się rowerem. Zachęca do tego Robert Kaczmarek, rowerzysta, fotograf, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Cześć Robert. Cześć Aniu. Miło Cię spotkać w zaprzyjaźnionej gminie Przygodzice. Jesteś na wycieczce rowerowej? Tak, często właśnie spędzam czas na rowerze, bo mamy doskonałe szlaki rowerowe i naprawdę jest miło pojeździć i zobaczyć coś ciekawego. Ile tutaj jest tych takich dróg dla rowerów w gminie Przygodzice? Łącznie mamy 6 szlaków rowerowych, kolejny 7 jest projektowany. No prawie 90 km, więc jest co jeździć i tak naprawdę te najciekawsze tereny w gminie Przygodzice są otoczone szlakami rowerowymi. Czyli mamy nie tylko miejsce, gdzie możemy się zmęczyć, gdzie możemy tym rowerem pojeździć, ale to jest miejsce, które jest piękne pod względem przyrodniczym. Przede wszystkim przyjeżdżamy tutaj, żeby odpocząć. No, wspaniałe walory przyrodnicze, krajoznawcze. No, najczęściej kończymy w Antoninie, no to połączone z walorami historycznymi. No, wspaniałe miejsce, bardzo dużo gatunków zwierząt, przede wszystkim ptaków. Ponad 280 gatunków tutaj można spotkać. No i te przepiękne dęby antonińskie. Powiedz mi parę słów o tych dębach. No, drugie pod względem skupisk w Polsce, czyli naprawdę mamy się czym szczycić. No i niektóre z tych dębów mają już po kilkaset lat. Gmina Przygodzice słynie także z dużego skupiska stawów. Tak, ponad 700 hektarów stawów rybnych. Również szlakami rowerowymi możemy przemieszczać się na ich obrzeżach, między innymi tutaj w pobliskiej Kociębie. No i wspaniała ilość rozmnażających się tutaj ptaków wodnobłotnych, na przelotach kilkanaście tysięcy osobników. Wystarczy się zatrzymać, zobaczyć, przyjechać. Ty masz jaki ulubiony swój rejon w gminie? Tak naprawdę w zależności co będę robił. Jeżeli chodzi o fotografowanie, to właśnie takie zaciszne miejsca w okolicach Antonina, bo jest wiele takich miejsc niedostępnych, gdzie można wykonać fajne zdjęcia zwierząt. Ale tak, żeby zobaczyć dużo tego ptactwa, szczególnie na przelotach, żeby się zatrzymać na wieży widokowej, to Trzcieliny. Stąd do Trzcielin ile mamy z rezerwatu Wydymacz? Około 7 km. Czyli taka bardzo przyjemna wycieczka rowerowa, króciutka, ale w pięknych okolicznościach przyrody. Z rodziną, z moimi dziećmi polecam. I teraz tamtą stronę właśnie? Tam jadę. Lecisz. No to co, powodzenia. Trzymaj się, cześć. Tymczasem. Naszą podróż kończymy w Antoninie. Gdy pogoda sprzyja, nie brakuje tutaj amatorów kąpieli i aktywnego spędzania wolnego czasu nad stawem szperek. Jesteśmy w ośrodku wypoczynkowym Lido w Antoninie. Tutaj wiele osób korzysta z oferty wypoczynkowej, można się wykąpać, ale co jeszcze można robić? Bardzo można aktywnie spędzić czas u nas. Mamy szeroką gamę wyboru. Oprócz kąpieli słonecznych na plaży, gdzie właśnie się znajdujemy, i kąpieli w stawie szperek, można korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, rowery, łódki, kajaki. Na końcu plaży, gdzie się znajdujemy, jest stajnia, gdzie nad wodą w sumie mamy padok, gdzie można skorzystać z lekcji jazdy konnej. Idąc dalej, otworzyliśmy nowe ścieżki spacerowe wokół pola lawendowego, a także zagrody z zwierzętami, z owcami kameruńskimi, wyspę króliczą, więc mamy też wypożyczalnię rowerów turystycznych,
naszymi ścieżkami wokół ośrodka można podróżować i zwiedzać tutejszą przyrodę. Można z tych wszystkich atrakcji skorzystać przy jednodniowym wypadzie, że tak powiem, do naszego ośrodka, ale również przy kilkudniowym wypoczynku w domkach turystycznych czy pod namiotem. Woda tutaj w ośrodku w Antonii nie nadaje się oczywiście do kąpieli. Tak, oczywiście. Mamy regularne przeprowadzane badania wody. Woda jest zdatna do kąpieli, można się bezpiecznie kąpać. To jest taka oferta właściwie od juniora do seniora. Dokładnie. Można też zorganizować ogniska na naszym terenie, jeśli chodzi o jakieś grupy zorganizowane. Także myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Antonin to nie tylko plaża. Miejscowość ta może się pochwalić ciekawą historią i zabytkami. To tutaj, zatopiony w zieleni lasów, znajduje się Pałac Myśliwski z pierwszej połowy XIX wieku, letnia siedziba Antoniego Henryka Radziwiłła. Dzisiaj ciągną do niego miłośnicy muzyki Fryderyka Chopina na festiwal i koncerty mu dedykowane. Nie bez powodu ten wybitny kompozytor gościł w pałacyku, rozmawiał z gospodarzem i tworzył. Chyba jedyny taki przystanek. Zdobi go mural z sylwetką Chopina. Znajduje się nieopodal restauracji Lido, która także może pochwalić się historią liczącą ponad wiek. Obiekt ten jest na stałe wpisany w pejzaż Antonina, a o jego specjalnościach dzisiaj opowiadają właściciele. Danuta Kowalska i jej syn Adam. Pani Danuto, restauracja Lido, ośrodek w tym miejscu, jest wpisany od lat w Antonin. Proszę mi powiedzieć kilka słów o tradycjach tego miejsca. Więc restauracja ta powstała już w latach 1907. Tu był pierwszy taki zajazd dla podróżnych, którzy jeździli kiedyś bryczkami, końmi. Z tyłu była woźnica, tam były specjalnie przechowywane te bryczki. No i oczywiście byli koniusze, którzy ze swoimi konikami tam wstawali. W czasach powojennych zaraz, w latach 1960, restauracja ta uzyskała właśnie tą słynną nazwę Lido. Spowodowane to było, że dygnitarze ostrowscy pojechali sobie do Paryża na jakąś wycieczkę, no i mieli okazję uczestniczyć w tamtejszym kabarecie o nazwie Lido, bo tam jest taka kawiarnia, kabaret, no i przywieźli tą nazwę i mówili, że to miejsce ich spotkań musi nazywać się Lido. I tak powstała nazwa Lido od lat 60. Ta nazwa jest niezmieniona. Specjalnością kulinarną tej restauracji był karp. A dzisiaj? Dzisiaj też jest karp, ale no, ponieważ kulinarne drogi troszeczkę się rozszerzyły, to oprócz karpia serwowany jest pstrąg, sandacz, dorsz. Karp na stojąco, słyszałam, że jest taką specjalnością. Specjalnością właśnie jest karp na stojąco, który był podawany już właśnie od tych lat 60. i do tej pory są goście, którzy dzwonią i specjalnie sobie tego karpia na stojąco zamawiają. Według starych jeszcze przepisów, żeby im przygotować, jak oni kiedyś tu jeździli, bo akurat przejeżdżają, pojadą, to zamawiają sobie. I słyszałam, że to menu trochę się rozszerza, nie tylko idąc w stronę ryb. Tak, no wiadomo, no, cały czas polegamy na tej kuchni klasycznej, ale też żeby, no, w tej chwili klient jest taki, że też chce spróbować czegoś nowego, czegoś ekstra, jeździ po świecie, szuka nowości. No i my też staramy się jakieś nowości wprowadzać, testujemy, w jakim kierunku ta kuchnia może pójść. Najciekawszym zaskoczeniem, jakie ta kompozycja, którą wprowadziliśmy, się naprawdę przyjęła, jest na przykład burger z karpiem, fish była. Trochę podchodziliśmy do tego sceptycznie, ale jednak widać, że klienci gdzieś tam szukają takiej trochę tej ekstrawagancji, czegoś nowego i my też to dostarczamy, tego właśnie tego karpia, że nie tylko tak na wigilijny stół, ale można go też zjeść trochę bardziej w takiej nowoczesnej formie młodzieżowej, właśnie w postaci burgera. Mamy taki cykl, że co weekend tam wprowadzamy jakieś nowe potrawy, testujemy. Podsumowując, restauracja Lido idzie ku nowemu, ale cały czas szanując tradycje, czyli te dawne tradycje z początku XX wieku. Dokładnie. Thank you.
Dzisiaj byliśmy w kilku miejscach w gminie Przygodzice, między innymi w Antoninie, na Góreczniku, w rezerwacie przyrody. Oglądaliśmy je z bliska. Natomiast ja chciałam dowiedzieć się, jak się tutaj w gminie Przygodzice mieszka. I postanowiłam zapytać o to moich dwojga rozmówców. Panią przewodniczącą Rady Gminy, panią Janinę Wojtasiak i wójta gminy Przygodzice, Krzysztofa Rasiaka. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pani Janino, jak tutaj w gminie Przygodzice się żyje? Żyje się bardzo dobrze. Ja urodziłam się, mieszkam, pracowałam w gminie Przygodzice i w zasadzie cały czas jestem związana z gminą Przygodzice. To sympatyczni, bardzo życzliwi mieszkańcy, zaangażowani w sprawy swoich miejscowości, sprawy gminy. Bardzo otwarci na gości, bardzo nowocześni, nowoczesne gospodarstwa, piękne przydomowe ogródki. Oprócz tego, że mieszkańcy są przyjaźni i dobrze się tutaj mieszka, słyszałam, że są także aktywni. O tak. Takim naszym dzieckiem aktywności, a szczególnie pańskich gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy, jest kulinarna podróż do tradycji. To piękne, piękne, sprawdzone babcine przepisy, które panie serwowały podczas pokazów w swoich kołach gospodyń wiejskich, w swoich kołach w poszczególnych miejscowościach. Są tutaj przepisy, których dzisiaj tak naprawdę nie znajdziemy w tych nowoczesnych książkach, bo one sięgają pokoleń babć, prababć. Są na przykład takie przepisy na kluski łyżką kładzione, zupa z dyni, placek drożdżowy, placki dyniowe, murzynek z marmoladą i kwaśną śmietaną, sernik na ciemnym spodzie, no aż ślinka cieknie. Dokładnie. Mnie zmobilizowało do tego projektu to, że ja, będąc na przeglądzie kulturalnym Doliny Baryczy, zobaczyłam i spróbowałam polewki. Ja pamiętam ją z dzieciństwa, ale nie potrafiłam jej ugotować. I dlatego tutaj właśnie w tej książce ten przepis jest. Zresztą wszystko, co się znajduje w tej książce, oparte jest na ogrodach, takich naszych przydomowych i darach lasu, bo są też jagody, są grzyby. Także wszystko to, co wokół nas rośnie, jest wykorzystane w tych przepisach. No właśnie, panie wójcie, bo gmina Przygodzice to nie tylko to dziedzictwo kulinarne, o którym przed chwileczką pani Janina mówiła, ale także przyrodnicze, historyczne, to są te walory takie najważniejsze gminy? Tak, my możemy być dumni, że jesteśmy mieszkańcami gminy Przygodzice ze względu na tradycje historyczne, wiele wydarzeń, które tutaj w latach minionych miało miejsce z tytułu tego, że nasi mieszkańcy byli bardzo aktywnymi mieszkańcami naszej ojczyzny, uczestniczyli w walkach na frontach światowych, ale tak samo gmina Przygodzice to przecież walory przyrodniczo-rekreacyjne i przecież nie tylko z okien samochodu czy autobusu, ale tak samo można rowerem czy pieszo zwiedzić przepiękne zakątki naszej gminy i mamy okazję w wielu miejscach zachęcić naszych gości do tego, żeby zamieszkali i wielu z nich korzysta z naszej oferty, a ta oferta jest bardzo bogata, ale tak samo oferta dla naszych przyszłych inwestorów, bo przecież można zobaczyć, że w tym pięknym otoczeniu zieleni, lasów, łąk, stawów można wybudować i piękne firmy. Żeby zamieszkać tutaj bądź zdecydować się na to, żeby otworzyć tutaj biznes, to już jest taki bardzo poważny krok. Turysta na pewno jednak, który tutaj przyjedzie, znajdzie coś dla siebie. My byliśmy w kilku miejscach. A jakie jest pana ulubione miejsce w gminie Przygodzice? No myślę, że tym magicznym miejscem również nie tylko moje rodzinne Przygodzice, ale tak samo przepiękny Antonin. To przecież perełka nie tylko gminy Przygodzice, powiatu ostrowskiego, Wielkopolski, ale naszego kraju. Przypomnę, że Antonin należy do sieci najciekawszych miejscowości w Polsce. To miejsce, z którego wywodzą się piękne nuty koncertu na wiolonczele, skomponowanego przez Fryderyka Chopina razem z bardzo muzycznym Radziwiłem, który był też znakomitym muzykiem i kompozytorem. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie tutaj, ale trzeba po prostu poświęcić czas i ten czas w dłuższym wymiarze, nie tylko na godzinę, dwie, ale co najmniej na kilka dni. Zapraszamy.
Czy gminę Przygodzice da się zobaczyć w jeden dzień? Pewnie tak, ale na solidną wyprawę warto zarezerwować sobie więcej czasu. A kiedy to najlepiej zrobić? Jak nie teraz, w wakacje?